Dzień dobry, Panie. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 47. sesję Rady w Ławie. Staram się Państwu nie pokazać swoje. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady, Państwa Radnych, Państwa Burmistrzów i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować, obradować, podejmować prawomocne uchwały. Do widzenia posłów wyznacza Pani Wiceprzewodnicząca Anna Zakrzewska. Przystępujemy do przyjęcia porządku. Proponowany porządek otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniami, ale wiem, że będą zmiany na pewno. Mam do Państwa prośbę na wniosek zakładu karnego, który jest jakby największym beneficjentem rozporządzenia sprawiedliwości. Musimy przyjąć informację w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania celów pracy. Jest to taka nieuchwała, tylko właśnie informacja niezbędna po to, żeby zakład karny od stycznia realizował swoje cele statutowe związane z proponowałbym umieścić to w punkcie 7, jeśli to porządek, po punkcie 6 podjęcie uchwał w sprawach, czyli to jest przed sprawozdaniem działalności inwestycyjnej Komisji Miasta. Przyjęcie protokołu z 46.
siódmej sesji Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oraz dołożono do wniosku, że Rady Miejskiej w 47 sesji Rady Miejskiej w Iławie do chwili rozpoczęcia dzisiejszych obrad nikt nie złożył pisemnych uwag do powyższego protokołu. W związku z tym protokół uważam za przyjęty. Przechodzimy do punktu przedłożenie przez pana burmistrza, przyjęcie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029. Przedłożenie przez pana burmistrza w cennej wersji wieloletniej prognozy finansowej w formie tego tekstu przedstawienie uzasadnienia do projektu. Otrzymali państwo ostateczną wersję tej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 w formie jednolitego tekstu i uzasadnienie do tego projektu. Proszę o odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych od Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta w projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta Iławy na lata 2018-2029 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie zaopiniował projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Iławy na lata 2018-2029. Uzasadnienie do tej uchwały w dniu 14 listopada przyjął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zarządzenie burmistrza miasta Iławy w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Iławy na lata 2018-2029. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem zgodności z prawem ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Iławy na lata 2018-2029 wynika, że relacja określona w artykule 246 ustawy o finansach publicznych w roku 2018 i w latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej nie postanowił jak następnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chciałby zabrać głos? Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029 wyżej wymienionym? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta jednocześnie. W kolejnym punkcie mamy uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok. Również otrzymaliście państwo wersję uchwały budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienia ustawy uzasadnienia do projektu. Bardzo proszę o czytanie opinii regionalnej. A, bardzo proszę, jeżeli
Zwiększono środki na kompleksową rewitalizację rejonu ulicy Jasiewskiej i Ławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej i zwiększono środki na budowę ulicy Sybiraków. Zwiększono również środki w związku z realizowaniem zadań inwestycyjnych na zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką i łatką na cele turystyczno-rekreacyjne i budowę tras rozwoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki i Ławki. Zostały dokonane przeniesienia pomiędzy paragrafami w Urzędzie Miasta, w Urzędzie Naszym tutaj, pomiędzy wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, usług pozostałych, czy zakup obejmujących tłumaczenia. Te przeniesienia zostały dokonane w obrębie tych samych środków. Jeżeli chodzi o inwestycje, to zostały zwiększone również środki na rewitalizację boiska przy ulicy, przy szkole podstawowej numer 3. Zwiększyliśmy również środki na modernizację boiska i odbudowę placu zabaw przy ośrodku psychoedukacji na ulicy Dolnińskiej. I zwiększyliśmy również środki na budowę kanalizacji deszczowej od ulicy Gdańskiej do ulicy Nowomiejskiej, na rewitalizację lasu komunalnego w dzielnicy Kojeżera Wojewódzko-Iławskiego i krainy przyrodniczo-leśnej zwanej Bałtycką przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. Zwiększyliśmy również środki na uzbrojenie terenów w ogóle w zakładach przemysłu zielonego, na kompleksową modernizację energetyczną budynków komunalnych przy ulicy Jasielskiej. Zwiększyliśmy środki na wyposażenie miejsca spotkań i rekreacji Jaksko, na rozwój zaplecza pozaszkolnego szkoły żeglarskiej w oparciu o Elkomarinę. Zwiększyliśmy również środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej przy szkole podstawowej numer 2 i przy szkole podstawowej numer 4. Zwiększyliśmy również środki na budowę galerii jazzowej. Została zmieniona już zmieniona inwestycji. W projekcie budżetu była budowa ulicy Wiśniowej. W tej chwili ta inwestycja będzie się nazywała budowa ulicy Wiśniowej i Poziomkowej. W tym samym zakresie finansowym jak było w projekcie budżetu. Dziękuję. Można? Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Dlaczego zmieniamy tą nazwę? Jakie to ma znaczenie? Dyrekcja Dyrektora tego rejonu pamięta, że no, po sukcesie, tak się wyraża, moralowy, to się nam wszystkim bardzo spodobała. Zawsze tak jest, że konsekwencje jednej inwestycji jest afety sąsiadów na kolejne. No, jest to prawda, że będzie tylko tak zwany łącznik Wiśniowy realizować się do linii pojemnikową i my na tym zamiast przyciskaliśmy. Po prostu postaramy się zrobić rekomendacje i jakoś to tak metodą inspiracją przy podzie czoła z moim i przy pobytu krwi. Ja jeszcze pozwolę sobie też Panie Burmistrzu, żebyśmy to głośno padło, że o sytuacji, w której wykonamy te inwestycje, których nie zdążyliśmy, oczywiście unijne pieniądze nam nie przepadły. Bardzo proszę. Ja chciałam się jeszcze tylko dopytać. W związku z tymi zmianami to zwiększa się o te 6 milionów zarobkowe wydatki. Dobrze, to może mi jeszcze Pani powie, czy pożyczka, którą musimy zaciągnąć w związku z tymi zmianami, tam było 10 milionów przewidywane z hakiem, czy się zwiększa? Zostaje sam. Wobec tego proszę o odczytanie opinii Izby, ponieważ nie chcę chętnie więcej dodać. Uchwała składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miejskiego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na 2018 rok i pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego w projekcie budżetu miasta Iławy na rok 2018. 15 listopada wpłynął do regionalnej izby obrachunkowej projekt uchwały budżetowej miasta Iławy na rok 2018. Burmistrz miasta zarządzeniem z dnia 8 listopada w sprawie projektu przedłożył powyższy projekt Radzie Miejskiej. Skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej w Olsztynie dokonał
kontroli budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 240 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków i zawiera oprócz części tabelarycznej również odniesienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące inwestycyjne. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez burmistrza miasta Iławy, ustalił co następuje. W mieście Iławy planowane dochody na rok 2018 wynoszą 157 645 153 zł, a planowane wydatki 167 839 473 zł. Deficyt budżetu wyniesie 10 194 315 zł. Przychody budżetu wyniosą 19 404 315 zł, a rozchody wyniosą 8 810 000 zł. Burmistrz miasta w projekcie wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego. Wymienione źródło jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Sposób sfinansowania deficytu przedstawiony w załączniku nr 7. Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2018 rok będącą integralną częścią projektu uchwały budżetowej. Biorąc powyższy pod uwagę, postanowiłem na sentencję. Dziękuję. Pan burmistrz chciałby coś dodać. Wobec tego proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o wyrażenie. Ja na wstępie chciałem bardzo podziękować pani Okołowskiej za jej zaangażowanie i pracowanie opinii. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, zgodnie z wymogami Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iławie przedstawia opinię do budżetu na 2018 rok. Budżet to najważniejszy dokument dla każdego samorządu. Na tym dokumencie opiera się podstawowa działalność tego samorządu. Burmistrz miasta Iławy zarządzeniem z dnia 8 listopada 2017 roku przedłożył Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wielodetnich prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029 oraz projekt uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok. Przedłożone projekty wraz z autopoprawkami zostały omówione na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji naszej Rady w dniach 27 listopada oraz 4 grudnia bieżącego roku. Analizując budżet wraz z autopoprawkami należy stwierdzić, że został on opracowany w oparciu o zadania własne gminy, jak i zadania zlecone. Oczywiście budżet nie zabezpiecza w 100% wszystkich potrzeb. Proponowany budżet to duży kompromis pomiędzy potrzebami miasta, a jego możliwościami finansowymi. Budżet na 2018 rok według Komisji charakteryzuje się następująco. Osiągnięcie niewielkiej nadwyżki operacyjnej, co umożliwia przekrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wysokim poziomem planowanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta, który to dochód jest niezbędnym źródłem finansowania wydatków majątkowych. Charakteryzuje się również wysokim poziomem planu dochodów ze środków Unii Europejskiej, które to środki, podobnie jak wyżej, są źródłem pokrycia wydatków majątkowych. Charakteryzuje się też deficytem budżetowym, którego źródło finansowania to nowy kredyt bankowy. Również zaciągnięcie kredytu bankowego, który to kredyt jest niezbędny do realizacji wydatków majątkowych oraz pokrycia części spłaty rat kredytowych. Budżet też ten charakteryzuje się wzrostem zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów budżetowych w stosunku do przewidywanego zadłużenia na 2017 rok. Chcieliśmy państwu przedstawić trochę danych, jak budżet przedstawia się w najważniejszych wielkościach. A więc dochody w wysokości 157 645 158 zł, wydatki zaś w kwocie 167 839
co oznacza zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości 10 194 315 zł. Projektowany deficyt budżetowy osiągnięto na wydatkach majątkowych, zaś na wydatkach bieżących zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 287 365 zł. Przychody budżetowe to kwota 19 004 315 zł, z czego 70% stanowią zaplanowane kredyty bankowe w wysokości 13 334 571 zł. 30% to przewidywane środki wolne z lat ubiegłych w wysokości 5 669 744 zł. Rozchody budżetowe to kwota 8 810 000 zł, z czego 8 800 000 zł to planowane spłaty kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich, w latach poprzedzających planowany to rok budżetowy. Zaplanowany do zaciągnięcia na 2018 nowy kredyt bankowy ma sfinansować w 100% deficyt budżetowy w wysokości 10 194 315 zł oraz raty kredytu przewidzianych do spłaty w wysokości 3 140 256 zł. Zatem źródłem spłaty rat kredytowych są nowo zaciągnięte kredyty bankowe oraz środki wolne w kwocie 5 659 744 zł. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w wydatkach budżetowych 25% stanowią wydatki majątkowe w wysokości 40 699 497 zł, czego wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 94%, tak mi było jeszcze nigdy. To jest 38 136 970 zł. Zaplanowano realizację 38 zadań inwestycyjnych, w tym 11 projektów realizowanych będzie z dużym wsparciem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Z regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Tutaj mówimy o dodatkach inwestycji. Jest tu mowa o 14 984 060 zł, 60 zł w samym roku 2018. Wydatki majątkowe sfinansowane mają być w 32,7% dochodami własnymi, w 41,5% dotacjami celowymi, w tym ze środków Unii Europejskiej, w 25,1% kredytem bankowym i w 0,7% nadwyżką operacyjną. Wszystkie te wielkości zaplanowane na rok 2018 oraz relacje z nich wynikające spełniają wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Budżet na 2018 rok zdaniem Komisji będzie budżetem trudnym, ale wykonalnym i wymagającym od wszystkich, którzy go będą realizować, dużego dyscyplinowania i zaangażowania. Oczywiście wszystkich obiektywnych przyczyn na realizację tego budżetu przewidzieć nie można. Mamy tutaj wzrost cen na pracy, wzrost materiału, więc będą na pewno na bieżąco potrzebne jakieś korekty. Ale to oczywiście w przyszłości przy realizacji Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej naszej władzy, wydaje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu miasta, pozytywnie opiniuje przedłożony przez burmistrza miasta Iławy budżet na 2018 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ktoś z Państwa? Nie widzę, w związku z tym
głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Ławy na 2018 rok wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i Ławy na 2018 rok jednomyślnie. Ja chciałem podziękować, że to robiłem na takim spotkaniu połączoną komisję, bo też raz jeszcze jest to na wielkie wyzwanie, nie wzywam, że dużo ramienia witamy nowe roki, cele jakie chcemy osiągnąć. To nam właściwie, że już przez warunki pogodowe musieliśmy gdzieś chociażby tej wartę i wysokomicką cofnąć się jeden krok. I to jest to jakby sygnał na to, ile nas problemów do rozwiązania trzeba to przytrzymać. Dziękuję serdecznie za zaufanie i za to, że jesteśmy po jednym stanie, jeśli chodzi o przyszłość powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia. Tymczasem mamy jeszcze 2017 rok, a w nim się wiadomo, że nas zmiany jeszcze będą. Bardzo proszę. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i Ławy na lata 2017-2029. W związku z tym, że w dochodach, ani w wydatkach nie zwiększaliśmy, ani nie zmniejszaliśmy tych pozycji, nie dokonywaliśmy żadnych zmian w wieloletniej prognozy finansowej. Niezbędne jest jednak przed uchwaleniem zmian w budżecie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029, ale tak jak powiedziałam, tam wyeliminowaliśmy. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie miasta i Ławy, to tak jak już powiedziałam, nie zwiększaliśmy ani nie zmniejszaliśmy dochodów i wydatków. Dokonane zmiany zostały dokonane w obrębie tych samych środków i przede wszystkim dotyczyły one zwiększenia środków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, a zmniejszenia składek na fundusz pracy czy na ubezpieczenia społeczne. Po prostu w obrębie tych samych środków dokonywaliśmy przeniesień. Tak samo przy inwestycji o nazwie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy szkole podstawowej numer 4 dokonaliśmy zmian tylko pomiędzy paragrafami, zmieniło się źródło finansowane, też nie zwiększaliśmy, ale nie zmniejszaliśmy wydatków przy tym zadaniu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Najpierw głosujemy wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2029? Wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. I kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I stwierdzam, że Rada Miejska również tę uchwałę podjęła jednomyślnie. W kolejnym punkcie mamy określenie kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych. Bardzo proszę przewodniczących komisji o opinię, ponieważ temat był omawiany. Komisja pozytywnie. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie tych poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia kryterium drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Miejską Limowa i punktowania oraz dokumentowania wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę przy 18 głosach za, jednym głosie przeciwnym. W kolejnym punkcie mamy nadanie nazwy ulicy w mieście Iława. Temat również był omawiany. Bardzo proszę o opinię. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. W
Komisja Równowagi Społecznej powiedziała się za nazwą ulicy, ulica Stalowa. Tak, dziękuję. Pozytywnie. Bardzo proszę o włączenie. Nie widzę do dyskusji, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława, wyżej wymieniona, to jest ulicę za Stalowa. Kto jest za? Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iława. Mamy w tej chwili nową ulicę, ona dzielnica Stalowa. W kolejnym punkcie mamy uchwałę dotyczącą dzierżawy nieruchomości położonych przy ulicy Produkcyjnej. Temat również był omawiany. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawki. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna jest poskarżona. Proszę pana przewodniczącego. Panie burmistrzu, mam kilka pytań odnośnie tej dzierżawy, ponieważ jest to masa odprowadzana na 10 lat. Powiem tylko tak, chciałabym zapytać o kwestię. Czy umowa będzie waloryzowana? Czy podjęta kwota wysokości dzierżawy jest podejmowana tylko raz i dotyczy ona 10 lat? Czy umowa umowy dzierżawy jest zapis, który zobowiązuje osobę, która dzierżawi do konkretnego przedmiotu umowy dzierżawy, tak? Czyli na przykład jeżeli podejmujemy decyzję w sprawie dzierżawy przy działu przy ulicy Produkcyjnej na zorganizowanie arenie miasta i ładu uzowu wojskowości i motoryzacji, czy jest w umowie zawarty zapis, że to umowa jest przez 10 lat? Czy dojdzie do takiej sytuacji, że na przykład po 3 latach osoba, która wychodzi z piękną inicjatywą, którą bardzo popieram, po 3 latach na przykład zrezygnuje, bo koszty utrzymania, bo przewyższania. To co dalej z 7 latami, z 17 lat, czy może podejmować? Takie pytanie chciałabym uzyskać, ponieważ nie powoli mnie fakt, że jest znów to na 10 lat, gdzie w mojej ocenie ta pierwsza umowa powinna być podejmowana na 3 lata, no dopiero później, po rozeznaniu się, tak, w tej umowie, czy wszystko jest w porządku, powinna być podejmowana na podstawie. Także chciałabym uzyskać odpowiedź, czy ta umowa będzie waloryzowana, czy na przykład w przypadku rezygnacji z Muzeum Wojskowego osoba będzie dalej kontynuowała dzierżawę i czy może podejmować to wasze wnioski? Czy są już licytacje się dlatego, że mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym. Trudno to nazwać się jako typowe dzierżawienie obiektu, tak jak wiele razy mieliśmy z tym do czynienia. Dziękuję bardzo. Druga to taka, że te 10 lat, dlatego że mówimy o terenie, który nie budzi najmniejszego zainteresowania kogokolwiek. Nie, dlatego że to za czasem trzeba tam jest. Ja mówię o terenie, ja nie mówię o obiektach garażowych, to jest jakby elementy towarzyszące. Mówię o terenie, który jest zaplecami tego obiektu. To jest budowlane. Trzecia, ja mógłbym zakończyć te pytania w ten sposób, że wszystko przyznamy. My dopiero uchyliliśmy rąbka w postaci uchwały Rady Miejskiej, która nam umożliwia rozmowę z tym partnerem. Na zasadzie tak, że nawet nie wiemy, czy to będzie stowarzyszenie, czy to będzie osoba fizyczna na tym etapie. Dlatego, że nasz kolega, który zajmuje się organizacjami pozarządowymi, zachęca tego zainteresowanego obywatela miasta i wady do tego, by powołał do życia stowarzyszenie, co mu umożliwi się na jakiejś zewnątrz, jeśli chodzi o wsparcie tej idei. Także my opisaliśmy, nie stworzyliśmy do tego paktu materialnego w tej sprawie, dopiero dyskusja jest przed nami. To pytanie będzie miało sens za miesiąc, dwa, kiedy już zmaterializujemy cały problem. I tylko jeszcze o rewaloryzacji. My w kilku lat mamy do czynienia z problemem deflacji, a nie inflacji, w związku z tym rewaloryzacja występuje nas bardzo rzadko. Natomiast teraz zaowujące za chwilę to się będzie zmieniać, bo podejrzewam, że czeka nas gwałtowny wzrost cen i tak dalej. I na pewno w umowie ten akcent dotyczący wskaźników wysokich i tak dalej zawsze w jak największym skrócie. Ale jeszcze jest jedna rzecz bardzo ważna. To jest taka, że my tutaj mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym.
Czy to jest prowadzenie działalności gospodarczej, czy to jest prowadzenie użyteczności publicznej, tego jeszcze nie rozstrzygamy na tym etapie. To również będzie przedmiotem naszej dyskusji, kiedy będziemy konstruować umowę dzierżawy, tą wieloletnią. Dziękuję. Jeszcze uzupełnienie. Tak, uzupełnienie. Proszę mi powiedzieć, czy ta uchwała zobowiązuje nas do podpisania tej umowy? Nie. Bo umożliwia. Umożliwia. Bardzo proszę, pani marszałek. Tylko o przeznaczeniu gruntów. Nie mówię o Kowalskim, Nowaku czy kim innym, tylko mówię o przeznaczeniu gruntów. Czy tam będzie w przeciągu 10 lat, jako tak rozumiem, 5-10 tych użytkowników, ale prowadzących na tym terenie to muzeum, to ta uchwała tego nie rozstrzyga. To już jest kwestia wykonawstwa po stronie burmistrza i tego, co pan burmistrz powiedział, tego, co się okaże, kto i będzie, ale grunt ma być przeznaczony na prowadzenie tego muzeum. Ja nie zgadzam, jeśli chodzi o waloryzację, to jest istotne i o możliwość wykonania umowy. To jest standard w każdej umowie, on to się zawsze powtarza, to jest jeden czy raz na punktu każdej umowy, to jest jeden. Ja co mówię o tym, że żart obrazuje, to dlatego, że mimo po tym powodu z tym wskaźnikiem, ale za chwilę będzie. Za chwilę. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonych przy ulicy Produkcyjnej wyżej wymienionym brzmieniu? Pani Radna, zakończyliśmy dyskusję głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości położonych przy ulicy Produkcyjnej przy 18 głosach za oraz jednym głosie wstrzymującym. Kolejny punkt dotyczy dyżurów prawnych w pierwszym półroczu 2018 roku. Temat jest standardowy, ale oczywiście dopytam Państwa, czy ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dyżurów prawnych w Rady Miejskiej w Iławie w pierwszym półroczu przyszłego roku? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie dyżurów na pierwsze półrocze 2018 roku jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok. Wszyscy Państwo otrzymaliście te plany pracy na skrzynki mailowe. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Każda komisja oczywiście opiniowała swój plan pracy. W związku z tym myślę, że tutaj pytanie nie jest zasadne o opinię. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Iławie na rok 2018 wyżej wymieniony? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? I widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła plan jednomyślnie. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego. Nie dotyczy tylko planu pracy, dlatego że on jest zgodny z tym, jaki został przedstawiony w projekcie uchwały, ale chciałem z tej odpowiedzi, Panie Przewodniczący, ponieważ nasza komisja powołuje zespół czy podkomisję do opracowania nowej uchwały omawiającej zasady pracy nad budżetem. I stąd wnosimy również do Pana taką propozycję, żeby zainicjował Pan zaangażowanie się członków innych komisji, Pan podkomisji, tak? Bardzo proszę. Pan Radny sucho powiedział, że jest inicjatywa powołania takiej podkomisji. Proszę Pan wyjaśnić, jaki jest powód. Co w procedurze uchwalania budżetu jest nie tak, że trzeba zmodernizować? Proszę Państwa, ponieważ Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów proponując plan na rok 2018 również omawiała
treść uchwały, która określa tryb pracy nad budżetem. My uznaliśmy, że ta uchwała powinna być przez nas przeanalizowana i my widzimy do tej uchwały kilka poprawek. Nie chciałbym tutaj już sugerować, ponieważ ten zespół, który zostaje powołany, on ma bez naszej sugestii przeanalizować obowiązującą uchwałę i ewentualnie zaproponować do niej poprawki. Chcę powiedzieć, że jest to uchwała, więc to będzie tylko propozycja, a Rada będzie musiała się nad nim pochylić i ewentualnie uchwalić. Ale widzimy taką potrzebę. Bardzo proszę. Tak, jak Pan Przewodniczący powiedział, taka potrzeba przeanalizowania tej uchwały odnośnie trybu prac jest jakby konieczna. Są głosy również radnych innych, żeby nad nią się pochylić. Ona już ma kilka lat. Nie chodzi tutaj o jakieś diametralne zmiany zasad, ale chodzi przede wszystkim w moim odczuciu skupienie się nad terminami, które mamy, nad określeniem może w inny sposób, co ułatwiałoby raz prowadzenie prac nad projektem budżetu, a szczególnie w okresie zmian kadencji. I tutaj jest ten problem, później nowa rada, stara rada. I tutaj chcemy rozpocząć. I tak dyskutując na komisji budżetu, pomyśleliśmy, że dobrze by było zrobić albo zespół, albo komisję, gdzie uczestniczyliby w tej najpierw dyskusji, nie od razu powstałaby ten projekt. Takim zamierzeniem jest, żeby do półrocza powstała dobrze wypracowana uchwała tryb, oczywiście angażując panią skarbnik, pana tutaj burmistrza, bo to bez nich ani rusz, że tak powiem. I wtedy ta dyskusja by się toczyła nad każdym jakby punktem i coś wypracujemy, co będzie ku zadowoleniu chyba wszystkich. I nasza komisja w styczniu już ma taką burzę mózgów na temat tych zapisów, ale to jest dopiero wstępna i myślę, że wtedy to tutaj pan przewodniczący, nasz pan przewodniczący pomyślą. To będzie podkomisja, czy tylko zespół, tego nie rozstrzygnę. Czy pan radny? Tak, myślę, że tutaj ma. Sprawowanie na radę. A tak naprawdę nie dostanę tylko dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. W kolejnym punkcie mamy uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok. Też mam napisane, że Państwo otrzymaliście. Dlatego pytałem niektórych kolegów, wcześniej usłyszałem informację, że nie żyło. No właśnie, dzisiaj zostało wysłane na skrzynki mailowe, to ja nie wiem, jak są zdrowe sumie do przyjęcia, dlatego że wszyscy pracujemy i przeze mnie poprowadzowania co najmniej 2 tygodnie. Właśnie ja tak konkretnie sprawą tutaj na komisji byłem, jak proszę Państwa, pozwólcie w takim razie, że ja Państwu ten plan przybliżę. No, jest ja niezwykle. Ja powiem, że na Komisji Budżetu Finansów mieliśmy plan pracy Rady Miejskiej. Projekt był z 8 grudnia. My dostaliśmy. No tak, ja mówię Państwu, że ja opracowałem ten plan, no coś dla nich wysyłka. No mogę Państwu po prostu za to przeprosić, ten plan przedstawić. On no, nie jest długi, w związku z tym, że Rady Miejskiej się tym nie dzieje. Razem z innymi planami rozmawiać. Czas jest. No to jest tak, że jedni mieli Państwo otrzymali, inni nie. Po prostu trzeba wstępnąć cały bardzo. Tak. Tak. Dobrze, proszę Państwa, myślę, że przecież nie stanie się nic wielkiego, jeżeli ten plan pracy przedstawię Państwu teraz szybciutko, a nie jest to jak niezbędny dokument, który trzeba przemyśleć wielodniowo czy wielogodzinnie, jak chociażby na przykład uchwałę budżetową. Proszę Państwa, więc tak, w styczniu planujemy informacje o planowanych imprezach organizowanych przez ICK oraz Miłosnie Centrum Sportu i Rekreacji w 2018 roku. W lutym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.
Sławomira Marszu, realizację programu, miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidzie za rok 2017. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie miejskiej Ława za rok 2017 oraz potrzeby w tym zakresie. W kwietniu ocena zasobów pomocy społecznej na gminie miejskiej Iława. W maju sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, absolutorium dla burmistrza miasta Iławy, sprawozdanie z wykonania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok. W czerwcu informacja na temat aktualnego bezrobocia. W sierpniu informacja na temat działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W wrześniu informacja o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Informacja na temat opieki przedszkolnej i postanów potrzeby. Październik informacja o stanie realizacji zadań światowych w gminie miejskiej Iława w roku szkolnym 2016-17. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej za kadencję 2014-2018. Sprawozdanie z prac komisji za kadencję 2014-18. W listopadzie informacja przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza miasta o analizie złożonych oświadczeń majątkowych i w grudniu uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok. Musimy sobie zdawać sprawę, że gro tych punktów są punktami, które po prostu są przez nas wymagane w określonym terminie do realizacji. Także to wygląda. Bardzo proszę Pani. Chciałabym dowiedzieć, kto wykładał ten plan pracy, z kim był konsultowany, bo ja pierwszy raz słyszę, że taki plan pracy powstał dla mniejszych sytuacji. A myślę, że jak chcę przewodnicząca, to pewnie no niewątpliwie ja układałem ten plan pracy, nie konsultowałem z paniami, ale też myślę, że obie panie wiceprzewodniczące wiedzą, że zbliża się koniec roku i układamy plan pracy i powinny też wykazać inicjatywę w tej sprawie, skoro nie wypadła. To jest jakaś jednoosobowa tutaj sprawa, tylko to my wszyscy będziemy służyli cały rok pracować według tego planu. Chciałabym, żeby może radni mieli jakieś uwagi, chcieli jakieś tematy podnieść, ale w zasadzie zostaliśmy postawieni przed tak dużo problemu. W związku z powyższym ja się wstrzymam od przyjęcia. Panie Przewodniczący, ja to sobie świetle sprostowania nie jest tak. To jest subiektywna opinia pani. Przez inne na komisji, jak mówię, mieliśmy projekt. Myśmy na nim dyskutowali, także nasza opinia jest wyrobiona. Bardzo proszę. No, wy bardzo na przykład dyskutujecie na temat budżetu, a my na komisji oświaty rzadko. Więc tutaj w zależności od tego, kto co i jak to wygląda. Ale ja się akurat do Ani słów bardzo przychylam. Także taka moja uwaga, że się gdzie jeszcze ktoś Państwa przychodzi? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iławie na 2018 rok? Panie Przewodniczący, ja tutaj mam jeszcze opinię komisji w sprawie planu pracy. Aha, bardzo proszę, tak, przepraszam. Otóż Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje plan pracy dla pracy. Bardzo proszę, inne komisje. Komisja Problematyki wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
17 głosami za oraz 2 wstrzymujących się. Kolejny punkt dotyczy zatwierdzenia sprawozdań rocznych z działalności Stałej Komisji Rady Miejskiej. Również otrzymaliście Państwo te sprawozdania. Proszę bardzo. Ja chcę powiedzieć, że Komisja Rozwoju Gospodarczego wypracowała to sprawozdanie, więc jego nie opiniowała i nie ma wypracowanej opinii. Dzisiaj każdy z nas będzie głosował indywidualnie na rozkazowaniu, bo nas było e-mailowe, żeśmy je w wersji gotowej. Komisja Równackiej przyjęła sprawozdanie na wyraz. Komisja Oświaty również przyjęła. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznych działalności Stałej Komisji Rady Miejskiej w Puławie wyżej wymienionej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznych działalności Stałej Komisji Rady Miejskiej w Puławie. W kolejnym punkcie mamy ten nowo wprowadzony punkt dotyczący zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy miejskiej Ława instrumentem płatu. Bardzo proszę o opinię przewodniczącego. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy miejskiej Ława instrumentem płatniczym wyżej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym. Jedną. I kolejny punkt dotyczy nadania tytułów zasłużonych na miasta Iława. Komisja nigdy, przepraszam, opinii uchwała nie była opiniowana na posiedzeniach komisji. Bardzo proszę, może pan przewodniczący. Przepraszam Państwa, ale to taki tryb rozprawiający tej uchwały. Uchwała była przedmiotem analizy przez Radę Miejską ZES zajmujący się tego rodzaju zdarzeniami. Zgodzi nam ona nazwisko pani Ireny Nowickiej, wieloletniej kierowniczki kina w Iławie, która przez ostatnie lata w Metrycznej Amerytorze zawiadywała instytucją, organizacją pozarządową SART, Stowarzyszenia Artystów Naszych Powiedzonych. Teraz przechodzimy do zmiany pokoleniowej władzy i tak postanowiliśmy, żeby na zakończenie tego roku w sposób oczywisty uhonorować panią Irenę, która absolutnie jest i ikoną iławskiego filmu i kina. Mówię o wszystkim, co się działo przez kilka, ale również i osobą bardzo zaangażowaną i oddaną sprawie pokazywania dorobku artystycznego naszych mieszkańców, podróżnych artystów. Uczestniczyłem w zastępstwie pani Jadwigi w pracach zespołu. Nie wzbudziło to żadnych kontrowersji. Zespół jednogłośnie pozytywnie zaopiniował tę postać. Było bardzo miło, byśmy kończyli rok 2017 i taki tytuł pani Ireny Nowickiej przyznany. Pozwólcie Państwo, że też wyrażę swoją opinię. Parokrotnie, oczywiście z racji zajmowanej funkcji, uczestniczyłem w posiedzeniach komisji opiniującej i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy była taka sytuacja, że nie było głosów jakichś takich zdań zastrzeżeniem, a może nie, a może czy osoba faktycznie w krótkim czasie wszyscy wypowiedzieli się pozytywnie, także nie ukrywam, że stanowiło to dla mnie pewną satysfakcję, bo też miałem styczność z panią Nowicką podczas lat zamieszkiwania w Iławie i uważam, że jest osobą godną tego, żeby znaleźć się bardzo o niej. Bardzo proszę. Ja tylko chciałam dodać, ta osoba może budzić kontrowersję i postać, a osoba
troszkę młodszy. Później urodzony, tak. Koleżanka Jackowska ma obiekcję, ale... Ja nie mam obiekcję. Ja rozumiem, ale wiele osób równych wiekiem może nie wiedzieć, co to jest. A my, którzy... Ja nie jestem umawianką z krwi kości, ale w momentu, kiedy zaczęłam pracę w Iławie, a zresztą jeszcze wcześniej jako mieszkanka, ja mam z nim do czynienia i rzeczywiście to była osoba bardzo zaangażowana. Kino dzięki niej działało i wiele rzeczy, które się wokół kina działy. Każdy, kto pamięta, była naprawdę specyficzną osobą. Ona i członkowie jej bardzo pomaga mi przy wszystkim. Ona oczywiście to wszystko sobą reprezentowała i była jakby taką ikoną tego wszystkiego. Dlatego też osoby młodsze wiekiem, 30+, nie znają jej. Ci, którzy w świecie artystycznym działali trochę, zajmowali się tym światem, byli w tym świecie, to wiedzą, co to jest. Wystarczyło iść po schodkach tego naszego punktu, to zawsze można ją tam było spotkać. Dlatego też uważam, że ta komisja, która brała udział w zdecydowaniu, to były osoby, które rzeczywiście brały udział w jej życiu razem z nią, więc tutaj nie było żadnej dyskusji. I wśród tych osób, które tam wiszą po prawej stronie, to jest jedna z osób, nie, w jakimś dużym procencie, która według mnie nie powinna budzić żadnych kontrowersji. To tyle z mojej strony. Bardzo proszę. Ja muszę dostosować się, panie Ruszą, w etem. Ja nie mam obiekcji tej kandydatury. Ja po prostu przyznaję się, że nie znam tej pani. Nie znam jej osiągnięć. Nie znam, po prostu nie znam. Wychowałam się w językach moich starszych sąsiadów. Również nie znają tej postaci, więc stąd właśnie dzisiaj słuchałam z większą uwagą uzasadnienia tej uchwały. Rozumiem. Pani wiceprzewodnicząca Prasek wspomniała o wieku 30. Ja mam prawie 60 i też jest pani. Może to mało kulturalne, ale nie. Ale po dzieciakach do szkoły chodziłem dokładnie z tym średniej szkoły chodziłem i nigdy nie znałem tej pani. Ja osobiście to może nie tyle, ale nawet z nazwiska. Dziękuję. Nie, pan radny. Ale widzisz, że miałaś okazję tą panią znać, na pewno ją znać, znasz doskonale, jeżeli uczestniczyłaś w wernisażu, tam uczestniczyłaś, bo wiem, że ja byłem, ty byłaś, więc fizycznie tą panią znasz, czasami przez skromność nie wychodziła, tobie Jurku też mówię, nie mówiła, ja jestem Irena. No więc. Ja tylko chciałam panie kolego powiedzieć, że sama chodziłam do kina, chciałabym, żeby pan mnie posłuchał, a poza tym chodziłam z młodzieżą do kina i zawsze jak chodziliśmy do kina, ona tam była, jak nie przy wejściu, to w kasie. Więc siłą rzeczy, a do kina się chodziło kiedyś, do kina się chodziło na wiele lektur. W ogóle chodziliśmy do kina na dyskusyjne spotkania i tak dalej. Także siłą rzeczy, ja nie wyobrażam sobie. Ktoś, kto pracował w szkole, chodził do szkoły morskiej, żeby nie miał tego czynienia, no ale... Proszę bardzo, pan. No rzeczywiście, dyskusja niczona, ale mówię ich tak, ponieważ tutaj 40+, 60+, 90+, powiem to tak, to dobrze, skoro 60+, to z tamtych czasów, to ja pamiętam. Otóż pani dyrektor czy kierownik tego syna również była odpowiedzialna za repertuar, tak? To co było tam wyświetlane. Ja niezbyt dobrze to kojarzę. Ja także jestem wypełniony. Przypomina sobie pani kroniki filmowe, te wszystkie rzeczy, które się... Co? Bo zada pani to miejsce w reklamie, tak. Co ona dobierała filmy? Czy pan ze mną współpraca? Niestety spośród tych, które były dostępne. Przepraszam bardzo, czy pan ze mną jakąś historię, kiedy chce na ten temat dyskutować? Panie Brzozowski, to chyba nie miejsce, żeby teraz tam dyskutować. Proszę panią, chętnie, proszę państwa, proszę państwa, mamy. Chętnie podyskutuję z panią. Nie, nie. Proszę bardzo. Chcę zabrać głos. Przecież nie rozmawiamy o wypowiedzeniu pracy służbowej. No cóż, takiego zrobiłem. Ona nie musiała.
ale ona robiła wiele poza pracą służbową. Ona była prawie całe 24 godziny. A tutaj przede wszystkim w tym ostatnim okresie już to skupiała środowiska artystyczne naszych lokalnych artystów. Organizowała ich wystawy, zapraszała gości zewnętrznych. Ona stwarzała to, że Iwana pod tym względem była aktywna, widziana i ci artyści czuli się dobrze z nimi, z całymi i mogą działać, mogą swoje prace reprezentować. Za to jest zasłużona, a nie za swoją służbową pracę. Rozumiem, te środowiska wystąpiły do burmistrza, tak? Środowiska wystąpiły do burmistrza. Absolutnie zgadzam się z panem tutaj Bogiem. Proszę państwa, zasłużony to nie jest ten, którego wszyscy mieście będą znali, tak? To jest zasłużony dla pewnej dziedziny życia. Nie wszyscy będą znali każdego z tutaj z naszych zasłużonych, prawda? Bo nie każdy się interesuje taką, a nie inną dziedziną. Na pewno pani Nowicka była osobą, która jest zasłużona w dziedzinie kultury, filmu. Zawsze będzie się kojarzyła z naszym kinem. Zawsze. Sprowadzała artystów do klubu dyskusyjnego w naszym kinie. My uczestniczyliśmy wszyscy. Ja też nie uczestniczyłam. Ale ją znałam, nie tylko z racji pracy, ale z racji tej, że chodziłam do kina, znałam ją, ona zawsze była osobą, która bardzo dużo mogła powiedzieć na temat filmu, polskiego filmu, naprawdę, bo uczestniczyłam w dyskusjach przy innej okazji i naprawdę myślę, że jest to osoba zasłużona. Nie będzie znana wszystkim, ale na pewno jest zasłużona dla miasta. Dziękuję. Proszę. Bo ja to pytam panu przewodniczącemu, to jest na mój wniosek. Jedna taka głosowaliśmy niedawno poświętnie na Pawła, który był, jak nigdy na oczy nie widziałem, tylko o nim usłyszałem i tak naprawdę usłyszałem dopiero teraz, kiedy nasz zespół się chciał pokazać z ogromną wodą w czasie i to się wybiło pan blisko. Podobnie rzecz się ma z panem Mieszczeckim, gdzie wszyscy, wielu z państwa się ocierało,
Był wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, muszę go przegłosować. Kto z Państwa jest za tym, abyśmy dyskusję zamknęli? Kto jest za zamknięciem dyskusji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Zdecydowana większość. Przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta i Ławy pani Irenie Nowickiej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę przy 16 głosach za oraz 3 wstrzymujących. W kolejnym punkcie mamy informację w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których wskazani mogą wykonywać pracę na czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy. Proszę bardzo, pani burmistrz. Przepraszam, że ta informacja późno właściwie na ostatnią chwilę, ale tak jak pan burmistrz wspomniał tutaj na prośbę dyrekcji zakładu karnego, ponieważ z końca roku kończą się umowy ze wszystkimi podmiotami i skazani mogliby pracować też na rzecz wszystkich jednostek. W związku z tym, że zmieniło się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości właśnie w sprawie trybu wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą pracować, cała ta procedura wygląda trochę inaczej. Najprościej rzecz ujmując, wygląda to tak, że dyrektor zakładu karnego zgłasza burmistrzowi, organowi gminy, w naszym przypadku jest to pan burmistrz, zgłasza możliwość pracy przez skazanych na rzecz podmiotów. I poszczególne podmioty z terenu miasta zgłaszają taką chęć do zatrudnienia skazanych panu burmistrzowi. Muszą to złożyć na piśmie. Cała ta procedura jest opisana w kodeksie karnym wykonanym, a więc ile godzin, ile osób, ile godzin, jakie będą prace wykonywać i to zapotrzebowanie wpływa tutaj do pana burmistrza i z kolei pan burmistrz następnym etapem jest taka informacja, pan burmistrz zbiera te wszystkie zapotrzebowania, wysyła informacje do dyrektora zakładu karnego i ma obowiązek poinformować też Radę Miejską o ilości złożonych zapotrzebowań, o tych podmiotach i taką informację właśnie Państwo otrzymaliście taką dość szczegółową w tabeli. Jest tam 12 podmiotów, są wyszczególnione też optymalna ilość skazanych, jakie prace będą wykonywać i to wszystko jest. Do tego nas tutaj zobligowało rozporządzenie i dzięki temu, że jeśli Państwo przyjmiecie tą informację, to będzie mógł zakład karny z poszczególnymi podmiotami przygotować stosowne umowy. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna jest wskazana. Ja mam tylko taką prośbę, pan burmistrz, uaktualnienie tej zadaczy, ponieważ znalazłam nazwisko osoby, która już własnym centrum sportu do studiów edukacji więcej. To jest wskazane. To jest akurat, to są informacje, które otrzymaliśmy na świeżo, ale dobrze. Z pani pracuje i już mam to uzgodnię również z panem lekarzem. No więc proszę przekazano nam znowu to są, dlatego proszę o odwołanie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. No ja jestem troszeczkę zaskoczony, że w tym wykazie są tylko dwa przedszkola i dwie szkoły miejskie. Tutaj takie zapotrzebowanie, bo to znaczy, to może nie tak, to są podmioty, które współpracowały do tej pory, tak, wcześniej i wyraziły dalszą chęć zatrudnienia. Natomiast to jest tak, że inne podmioty nie będą mogły jeszcze dopisać się, tak, w późniejszym terminie i może tak być, że będzie to coś się psuje, że będziemy dalej w tej dyskusji, natomiast rozszerzać, natomiast na chwilę obecną, czy
żeby można było kontynuować też te prace, które są, to przedstawiamy taką informację. Czemu zapraszanie na nas? Proszę. Jeszcze pan radny rządzący. No, Ratusza nie ma, ponieważ no, rad już wcześniej korzystał z pracy skazanych. W tej chwili jakby takiej potrzeby nie było. Tak jak powiedziałam, ale może być. Tak? W tej chwili nie ma. W tym roku wiem, że w poprzednich latach skazani pracowali. Natomiast no, teraz jakby nie ma takiej potrzeby. Proszę. Ja chciałem zgłosić tutaj swoje wątpliwości co do tego, czy właściwym miejscem dla pracy skazanych jest przedszkole czy szkoła podstawowa. Mam te poważne wątpliwości, czy to są osoby, które powinny tam się znajdować. Ja rozumiem, że one polegają na zabieganiu jakichś weryfikacji, że są sprawdzani, czy no ale są tam skazani. Ja mam poważne obawy, czy czasami nie są się tam właśnie krzywda. Ja tutaj byłbym bardzo ostrożny. To znaczy ja też bym chciała zapytać, to po pierwsze, ale z tego co wiedzą, to przedszkola, to chyba chodzą, pani burmistrz, osoby, które nie siedzą, nie mają wyroku, tylko mają godziny społeczne za jakieś wykroczenie, z tego co ja pamiętam. Ale ja mam inne wątpliwości, ponieważ ja pamiętam czasy, i to nie wiem, czy to było w tej kadencji, czy poprzedniej, gdzie mieliśmy bardzo srogie zimy. I padało pytanie, czy nie można by do tej pracy odśnieżania zatrudniać skazanych. Wtedy otrzymałem odpowiedź, że z tym są związane całe procedury, trzeba ich wyszkolić, ubrać, etc., etc. I powiedziano, że absolutnie nie można z nich korzystać. I teraz, gdy ja to zobaczyłam, to już nie tyle bałam się tego przedszkola, bo domyślałam się, że tam idą ci, którzy na rozrabianiu muszą godziny społeczne odpracować, ale teraz ja się w ogóle zastanawiam, kto będzie ich ubierał, bo wtedy mówiono nam, że trzeba ich ubrać, wyposażyć, wyszkolić, tak dalej, tak dalej. Jak to teraz będzie wyglądało? Co się zmieniło w związku z tą ustawą? Pani burmistrz. No, znaczy, no i tak, może odpowiedź na pierwsze pytanie. To nie jest tak, że z jakieś tam lekkie przewinienia, tak, jakieś godziny o pracowaniu. Nie, to są skazani, którzy są posadzeni w zakładzie karnym, jeżeli chodzi o pracę na rzecz szkół i przedszkoli, a tutaj wychowawcy wiedzą, tak, i oni mogą, typują za momencik, poproszę Roberta Kowalskiego, który może dokładnie sobie. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o odśnieżanie, to z tego co się orientuję, to musicie Państwo, wiedzieć, że taki skazany musi wyrazić zgodę na przykład na odśnieżanie miasta. Zapewne tak jest, jeśli skazany powie, że on nie chce pracować przy odśnieżaniu miasta, to nikt nie jest w stanie go do tego zmusić. Więc to, czy nam to się podoba, czy nie, no to... Ja to przykład podałam pani burmistrz, bo mogę inne prace wykonywać. Tylko brak, który ma problemy tutaj w tym pomieszczeniu, że to jest niemożliwe ze względu na całe procedury, opanowanie, pieniądze, etc. I dlatego ja wykazuję teraz się przez 10. Znaczy dokładnie. To w skrócie na zdanie pytanie, znaczy dokładnie. Proszę bardzo. Chciałem nadmienić, że skazani przechodzą daleko idącą weryfikację szczegółową na każdym jednym stanowisku pracy. I to nie jest tak, że każdy może zostać zatrudniony na danym stanowisku pracy. Nie jest też powiedziane, że musi być to jakiś skazany, który odpracowuje tak zwane godziny. Może być skazany, który odbył jakąś większą część wyroku kary pozbawienia wolności, nawet większego wyroku kary pozbawienia wolności, ale to nosi się z sytuacją tego typu, że podchodzi się do sprawy w celu przystosowania jego do zdecydowania do resocjalizacji społeczeństwa. To tak samo również dyrekcja zakładu karnego nie mogliby wypuszczać skazanych na przepustki równie dobrze i nie wypuszczać nawet mimo to, że popełni jakieś przestępstwo, za które odbywał powiedzmy 10 lat kary pozbawienia wolności, niektórym nie można go wypuszczać przez cały wyrok do domu na wolność, na jakąkolwiek przepustkę, czy też do pracy. Oni są naprawdę głęboko zweryfikowani, przechodzą przez konsultacje psychologiczne, nawet i psychiatryczne, jeżeli wymagają tego sytuacji. I wówczas dopiero ewentualnie mogą zostać zatrudnieni. Najpierw jednokrotnie są zatrudnieni pod nadzorem, konkretnym nadzorem funkcjonariuszy innych osób, a dopiero później ewentualnie, jeżeli
spełnią warunki, pod dozorem, jeżeli dobrze funkcjonują, mogą funkcjonować też samodzielnie. I nie jest też, że zostają bez dozoru prawnego, oni są kontrolowani systematycznie. Proszę bardzo, pan radny Wojko. Wiecznie korzystałem ze skazanych, a przez 9 lat, bo kiedy byłem inspektorem, zostały pobudowane dwie szkoły i 4 przedszkole. I do prac porządkowych wiecznie korzystałem ze skazanych. Oni nie mają kontaktu z młodzieżą, dziećmi. Oni po prostu konkretną robotę wykonują. Jeżeli były to wakacje, remonty w szkołach, skazani bardzo się przydawali. Nie ma, a więc do tego to, co Robert mówił, oni są tu tam, nie wszyscy przychodzą. Oni nie mają bezpośrednio wstydu. Nikt nie puści za jakieś przestępstwa na homoseksualną skazaną. Ja to rozumiem, panie dyrektorze, ale oczywiście każdy z nas, jak zagłosuje, tak bierze na siebie odpowiedzialność. I oczywiście ja, jeżeli widzę dzieci i skazanego, to eliminuję nawet najmniejsze ryzyko. Nawet jak pan nie występuje, a miał ryzyko. Bo to jest coś, co musimy chronić. Jak tylko to możliwe. Czy ja to w okresie jednocześnie bardzo proszę o ciszę, pan się jeszcze przygłosić. Chciałbym się dodać, że ważnym elementem krajowego morskiego pokoleń jest zakład karny. I to jeden. Dziękuję za teraz następna uwaga to jest taka, że ostatnio miałem spotkanie z panią psycholog, z panią kapitana. Przepraszam, ale nie przytoczę nazwiska, bo że to za dużo nie przynosiło na tym szefu. To jest dość fajną, oceniającą rozmowę. Na temat polityki rządu na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o humanizowanie tego typu obiektów, jak zakłady karne i otwieranie ich również na świat zewnętrzny. To jest bardzo ważne, bo skazani między innymi deklarują pomoc w urządzaniu terenów osiedlowych, wspólnot i tak dalej. I z tym osobnie kontaktu, tam jest ogromny potencjał. Ludzie często ze świetnym wykształceniem, z ogromnymi zamyślami, z tym i tak dalej. Kiedy coś się w życiu nie udało. I to jest, jeżeli my zbudujemy tego lakieru do filmów, które po prostu zagrażają nam na naszej codziennej egzystencji, to powinniśmy stracimy błąd socjologiczny. Nie wolno w ten sposób oceniać ludzi, którzy są adwokatami. Naszym zadaniem jest wpisać na plany tej rzeczy obiekt, który się nazywa zakład karny w Grawie, z korzyściem dla nas wszystkich, dla tamtejszej społeczności i dla nas. To tyle się dodać. Proszę o jeszcze pani Jacek-Kowska, potem jeszcze pan Rzucki. Ja powiem ze swoich osobistych doświadczeń. Udawało się w pamięci do funkcjonariusza zakładanego i zamieszałam to zakładanego, więc ci skazani nie byli bijący wizerunkowo. Powiem tylko tak, ja z tego co wiem, to wyjście za bramę jest nagrodą. Tak tyle było w moim ośrodku na świata. Jednak ja też nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, które zadała moja koleżanka Ela. Kto będzie finansował ich wynagrodzenie, ubiór, szkolenia BHB, badania? Kto to będzie finansował? Czy podmioty, jednostki tutaj wykazane, czy zakładane? Czy MSWiA? Może odpowiem. To jest praca nieodpłatna, tak? Jednostki nie płacą skazanym za tą pracę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na stanowisku pracy, na danym stanowisku pracy oni muszą przejść przeszkolenie BHP. I to szkolenie BHP, z tego co wiem, to dyrektorzy, którzy mają uprawnienia, inspektor BHP, który jest na miejscu w danej jednostce, on przeprowadza takie szkolenie. Jeżeli chodzi o odzież pochlebną, to trudno mi powiedzieć, ale myślę, że albo na miejscu, albo też no, w zakładzie karnym mają jakąś odzież ochronną. Trudno mi powiedzieć, ale jednostki zabezpieczają skazanych. To jest też oklarowane umową, jaką zakład karny zawiera z daną jednostką, że posiłek regeneracyjny, że coś do picia, jakieś tam drugie śniadanie i to jednostki zapewniają. W przypadku naszych jednostek szkół i przedszkoli tak to wygląda. Widocznie, przepraszam, pani Elu, umknęło mi to. To był mój sens mojego pytania. No właśnie. Proszę bardzo, pan radny przewodniczący. Ja odniosę się do słów pana burmistrza.
dostrzegam rzeczywiście podejście liberalne do rzeczywistości i dobro skazanego jest dobrem ważnym. Różnimy się tym, że dla mnie najważniejszym dobrem jest dobro obywatela. A jeżeli pan powiedział o tym, że program rządu idzie w tym kierunku, ażeby uaktywnić i doprowadzić do tego, żeby skazani na siebie zarabiali, to tak, ma pan rację. Ale rząd robi to poprzez zakłady, które uruchamia na terenie zakładów zamkniętych i tam udostępnia więźniom pracę. Z tego co wiem, i bardziej taki zakład również powstaje. I oni będą jednak pracowali cały czas pod nadzorem. Ja chcę tylko powiedzieć, że ci ludzie wykonując pracę, na terenie już tutaj się uczestniczyłem przy szkoli, ale gdziekolwiek, oni mają swobodny dostęp i możliwość poruszania się po całym terenie. Oni nie są pod nadzorem. Pod nadzorem osób cywilnych, które muszą wykonywać również swoją pracę. Oczywiście ja tutaj nie namawiam do głosowania za czy przeciw. Ja tylko mówię o tym, że ja mam daleko idące wątpliwości. Tutaj zgłaszam mnie co do szkół i co przedszkoli i je artykułuję. Ja oczywiście tak mówię, jak uważam. Państwo jak uważacie? Myślę, że w tym głosowaniu jest dużo więcej odpowiedzialności za nas potrzeba, niż nam się wydaje. Tak, proszę. Ja się zgadzam. Jak rząd dyskusji rząd, to robi tak. Nas przywiodło tej dyskusji rozporządzenie ministra sprawiedliwości z sierpnia 2017 roku. Minister sprawiedliwości jako członek aktualnego rządu. Tak, w związku z tym my realizujemy nic innego, tylko program aktualnego rządu poprzez przyjęcie informacji, a wy i rozwalne przyjęcie. I tylko tak mam do wypowiedzi. Proszę bardzo, pan na tym polecić, proszę. Ja tylko a propos wypowiedzi kolegi Romana chciałem dodać, że są różne typy zakładów karnych, różne rygory odbywania kary pozbawienia wolności i ci, którzy odbywają w złagodzonych warunkach odbywania kary pozbawienia wolności, oni mają prawo do podejmowania pracy na zewnątrz zakładów karnych. Ci, co występują odbywają kary w zamkniętym systemie odbywania kary pozbawienia wolności, pracują w zewnątrz. Dlatego też na to, żeby w złagodzonym rygorze odbywać kary pozbawienia wolności skutkujące podjęciem pracy na zewnątrz, musi sobie w jakiś sposób zasłużyć. I tak jak koleżanka Ewa przed chwilą wspomniała, jest to dla nich też pewna forma nagrody. Dokładnie jest to w ten sposób traktowane i uspołecznianie dalej idąca resocjalizacja. To tyle z panią. Myślę, że wyczerpaliśmy dyskusję. Oczywiście nie podejmujemy tego w formie uchwały, natomiast musimy przyjąć do akceptującej wiadomości informacje. Więc kto z państwa jest za przyjęciem za akceptacji w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których wskazani mogą wykonywać pracę na cele społeczne? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada informację przyjęła, głosami za i jednym wstrzymującym. Wyczerpaliśmy nasz porządek uchwałodawczy, mamy 13.27 do godziny 13.40. Ogłaszam przerwę. W kolejnym punkcie mamy sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta. Otrzymajcie Państwo informacje. Są jakieś pytania, czy jest pytanie? Bardzo proszę. To jest taki punkt uroczyste strefy imienia przewodniczącego dziećmi z Państwem szkół i przedszkoli. Ja bym chciała poprosić pana burmistrza, żeby na przyszłość przygotować tym dzieciom odpowiednie zabawki do powieszenia, dlatego że w tej chwili wiszą tam butelki po wodzie mineralnej, wiszą stare płyty, wiszą pojemniki w kolorówkach i uważam, że to nie uczy tych dzieci estetyki. Dobrze by było, gdyby te parę groszy zaasygnowali i już kupili odpowiednie zabawki, które by wisiały zgodnie przed ratuszem. I chciałabym się jeszcze dowiedzieć, bo takie spotkanie z panem Romanem Żurawskim i Elżbietą Szansunger, co ono jakby miało w tej sprawie. Jakie sprawy? Tutaj kolega zgadza. Więc nie uważam, że jeśli chodzi o cele i wyniki, tak odnotowujemy całą pokosę. Naprawdę jeszcze rok, dwa temu było gorzej, bo nie nawet przyszło wiele, że kiedyś się wybili świcie, bo mogły iść na domu, bo były zwykle, gdzieś łatwo, łatwo, łatwo,
tym paską wiatru. My sugerujemy cały czas dokąd przedszkoli, kierownictwo przedszkoli, które przekładają tylko większą wagę, ale po prostu nie zwierzę w powtórze uwagi kandydatnej na jakieś tam zebranie. To są z tym dzisiaj chcę go dotknąć. Chcielibyśmy uniknąć jednej rzeczy, musimy co będą pasażerami dzieci, bo stanie to całą ideę spontaniczności. Stanie to zdanie sterowane i nie będzie tej radości. Natomiast sugestie tego rodzaju by podnosić stanu, to bardzo nie rzecz. Ale są takie kwestie materiały, nie wiem, takie styrofianowe, bo mi czy coś te dzieci mogłyby to pomalować, to może nie wtedy powiedzieć. Jeszcze pan nie ma poznania, pewnie się przedłużyć tej dyskusji. Tak, ja powiem, że rozmowa była z paniami dyrektorkami przedszkoli i oczywiście panie się zgodziły z nami. Część, jak zauważyło się panie, jest takich osób, natomiast też my nie mamy wpływu, bo też sama widziałam grupy, dzieci przychodziły i zwieszały same, więc to tak, ale postaramy się, żeby to było bardziej estetyczne. Też nie robiąc oczywiście dzieciom przykrości. No tak, bo właśnie, żeby to było jeśli chodzi o przychodnie, pojawił się postulat na jednym z kolejnych spotkań z grupą miejskich seniorów. Zresztą pani była obecna na jednym z takich spotkań. To się przewija najczęściej, kiedy zadajemy pytania, co najbardziej doskwiera najstarszym mieszkańcom Iławy, to oczywiście pojawia się wątek lecznictwa stopnia podstawowego, czyli naszych przychodni. My pokusiliśmy się spotkać się z liderami tych przychodni. Wiem, że Rada Seniorów też ma jakieś spotkanie w najbliższej przyszłości i zastanowimy się, co w naszym programie, będziemy przyjmować, jeśli chodzi o leśnictwo w Iławie, wnieść, jeżeli chodzi o akcenty dotyczące najstarszych mieszkańców. I to jest taka pierwsza dyskusja w tym temacie. Całe szczęście, obydwie przychodnie są otwarte. Dziękuję. Wobec tego przechodzimy do punktu 8, który przewiduje interpelacje i zapytanie rady. Wpłynęła jedna interpelacja do pana burmistrza w sprawie wykonania posadzki w pomieszczeniach magazynowych przedszkola integracyjnego nr 2 w Warmii, podpisana przez panów radnych Zabrowskiego i Kowalskiego. Prośba jest o odpowiedź pisemną. Proszę bardzo. Przepraszam, może przybliżę temat, bo ta sprawa była kiedyś przeze mnie poruszana. Ostatnio był świadomy ten Kowalski, w tym przedszkolu też odwiedzaliśmy na dole salę gimnastyczną. Piękna salka gimnastyczna dla dzieci, ale jest w połowie przesadzam, w części przegrodzona kotarą i trzymany jest tam sprzęt rehabilitacyjny dla tych dzieci. A obok są dwa pomieszczenia, które nie są wykorzystywane tylko do tego, że brakuje posadzki. Ale obok cementu wyraz tam i naprawdę by było, jak pani mówi, że to naprawdę nie jest skomplikowana sprawa. A naprawdę, że trzeba przyjąć przydało się. Nie można. Nie wskazanie. O, ja też tak odpowiadam na wskazanie, by wykorzystać. No zawsze to, koniecznie to wybrać. Pan radny. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, czy w związku z niedawno otwartym logowiskiem, czy można by było wywiesić na skrzyżowaniu, tak jak jest też na rondzie drogowskaz kierunkujący w którą stronę na pływanie miejską, tak samo i też na lodowisko miejskie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat rozbiórki chodnika wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja przy porcie 110. W jakim celu ten chodnik został rozebrany? Rozumiem, że tam trwają prace budowlane, ale czy coś więcej tam będzie się w tym kierunku działo? Pani wiceprzewodnicząca Zakrzewska. Panie burmistrzu, chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa z kontenerami, czy jest już nowe rozstrzygnięcie i chciałabym zapytać, czy jest możliwość zobaczenia faktury zapłaty za kontenery. Druga sprawa, to chciałam się przypomnieć z tymi goryczami na cmentarzu dla osób starszych przy schodach. I jeszcze chciałabym zapytać o ulicę Pieszewskiego, kiedy tam będzie zmieniona nazwa tej ulicy, kiedy zostanie wyliczona ta nazwa i czy to my, miasto, czy to nie miało. I jeszcze mam taką sprawę, interesuje mnie promocja Iławy. Dlaczego firmy zewnętrzne promują Iławę, a nie staramy się, żeby nasze firmy tu miejscowe promowały Iławę? Czy były jakieś
przetarg na tą opcję i łatwy, czy to się odczuło bez przetargowa? Przepraszam, mam pytanie do wygodnia. Promocja i łatwy. Firmy zewnętrzne, ja też promuję i łatwy. Pan radny przysłuchał, pan radny przysłuchał. Panie burmistrzu, w sobotę 23 grudnia miałem zgłoszenie od mieszkańców osiedla Podleśnego, że kontenery ze śmieciami, które zostały wywiezione dzień wcześniej, niestety, ale zostały tylko i wywiezione to, co było w środku, natomiast to, co leżało gdzieś tam w ogóle, zostało uprzątnięte, żeby zwrócić uwagę firmie odbierającej śmieci, żeby również tam to ja tylko dodam i bardzo niesystematycznie wywożone są pojemniki plastikowe. W bardzo wielu miejscach leżą w boku, leżą. Proszę bardzo. Ja nie wiem dokładnie, czy w tym miejscu, ale ponieważ na posiedzeniach komisji że tak powiem, utworzyła się atmosfera dużej niecierpliwości w kierunku spotkania z firmą Polna. Tutaj pani burmistrz Rojewska bardzo się zaangażowała w zorganizowanie takiego spotkania, był już nawet jeden termin, ale on był zbyt krótki, nie dałem rady zwołać komisję, to było piąte za spotkanie na poniedziałek. I znając to zaangażowanie pani burmistrz Rojewskiej, bardzo bym prosił, żeby pan przekazał, iż jesteśmy cały czas gotowi i takiego spotkania oczekujemy, tak? Dziękuję bardzo. Widzę, wyczerpaliśmy bliższość pytania. Pan radny. Panie burmistrzu, chciałem zapytać tylko, bo z tego czasu, to było 10 sierpnia bieżącego roku, prezes gminy spółdzielni obieścił wszędzie wobec, że z końcem roku będziemy, cytuję, zmuszeni zrezygnować z administrowania targowiskiem. Wtedy zgłaszałem na komisji prywatki społecznej takie jakby, no, pytania, postulaty, czy rozpiszemy jakiś przetarg na nowego użytkownika, czy zostało to wypowiedziane, powiedzmy, przez gminną spółdzielnię, co dalej z targowiskiem, czy będzie, nie wiem, likwidowane, czy no nie wiem, co dalej, bo no, koniec roku właściwie za dwa dni, więc zobaczymy, że może już go nie będzie po nowym roku. Czy tylko nas postraszył, bo to jak w kosztach utrzymanie 70 tysięcy, w tym utrzymanie zarządu, ileś tam dziesiątek tysięcy, no nie wiem, jaki tam zarząd potrzeba, żeby 16,5 tysiąca mieć na tym targowisku, no ale widocznie tak sobie prezes GS-u zażyczył, tak napisał. To jest jedno. I drugie, chciałem zapytać, poruszałem tę sprawę, bo ten program Rządowy Mieszkanie Plus, wiem, że w dokumencie czy w budżecie na przyszły rok jakichś tam specjalnych pieniążków na to nie było przewidywanych. Nie wiem, ile, czy to może kosztować, czy nie może kosztować, czy na to jakiś nasz wkład tam będzie potrzebny. Co dalej z tą sprawą się dzieje? Wtedy pan burmistrz powiedział, że no, jakby ta druga strona jest, ale wiem skądinąd z innych miast, a byłem troszeczkę tam na bliżej wschodniej granicy, że to chyba te miasta bardziej pukają tam do rządu, żeby się ten program, żeby ich objął, zaczął tam u nich budować, niż powiedzmy to, że czekają, aż ktoś się od nich, z rządu odezwie, bo to chyba nasza rola jest. Natomiast, no, jeżeli ktoś tam buduje, to trudno, żebyśmy nie wchodzili w ten temat. A już te tereny mieliśmy na to przeznaczone. Dziękuję. Tak, przechodzimy do odpowiedzi. Sytuacja wokół targowiska zresztą w końcu. Można zmienić kategorię, no, takich trochę sztucznie wywołanych emocji. Z drugiej strony nie ma woli wypowiadania umowy, cieszowa 40 lat, pojęcie nam tutaj końca. Pewnie nas jeszcze będzie czekać dyskusja, co z tym programem miasta zrobić dalej. Także nic więcej klimatycznie nie ma do powiedzenia. Nikt nam nie składał oświadczenia, że rezygnuje z tych wieżowych. Ile jeszcze zostało do tych dziesięciu? Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, możemy sprawdzić, zobaczymy. Mieszkanie plus. Ja proponuję panu Wiesławowi, żeby tutaj nie rozrządzać, tutaj pokażemy trzech korespondencji między wybranym dostawcą. Panie Przewodniczący, Ministerstwo
materialnym, a mani. My zważamy na gotowość, otrzymaliśmy odpowiedź w tej materii. Wszystko, że dość inną ścieżką niż inne samorządy, dlatego że tak jak rząd ma dwa takie nazwijmy warianty, jeżeli chodzi o myślenie plus. Jeden to jest taki, że chce własnym organizmem powołanym do tego celu realizować ten program, a drugi to jest przy współpracy z samorządami. My, ponieważ zamieniliśmy się, nie mieliśmy Państwa widać na sytuację na terenie przetwarek przemysłu zmieszanego po zakładach na konkretny inny temat, bo w ten sposób doprowadziliśmy do sytuacji, musimy wypełnić ten temat. Także ja myślę, że to nie jest tak, że nic nie spełnili, ale ja zapraszam serdecznie, żeby ewentualnie w Wydziale DMK, bo takowa teczka istnieje, popatrzeć na daty, na korespondencję w tej materii. Ja powtórzę Pani Marii Zdejskiej, faktycznie ona czuwa na ten zamysł, Komisję Budżetu zaprosić na przegląd firmy POMA, tym bardziej tam się zawsze to, co dzieje. W tej chwili trwa walka o to, żeby wprowadzić te tłumiki i jak najmocniej wyciszyć funkcjonowanie tego zakładu. I powtórzę tutaj na pewno w styczniu, a ja Pani w styczniu doprowadzimy do takich wizytów. Pojemniki plastikowe, koła, kontenery przed śmieciami na powierzchni. Plastikowe to nie potwierdzą, bo ja też czytałem, mam szczytowe i tego nie zawiera, jeśli chodzi o selekcjonowanie odpadów. Natomiast my dziękujemy za takie uwagi, bo się umówiliśmy ze Związkiem Gmin, że będziemy cały czas opowiadać o audycji firmy Koma i jak ona się to spisuje. W związku z tym traktuję tego bardzo cenne uwagi, że tego typu rzeczy się dzieją i na pewno stworzymy zbierać działalność. Pani Radna Zakrzewska. Oczywiście, że pokażemy fakturę, zapraszam też do wglądu, nie ma żadnego problemu. Temat kontenerów przenoszą, jestem na rozmowie na sensie, zmieniamy dowodów. Piłka jest grze, jeżeli chodzi o naczelny sąd administracyjny. Procedura tam potrwa kilka miesięcy, bo jeszcze zarządzaliśmy w tej sprawie ustami, umysłem naszego mecenasa, który zmienia w tej sprawie rozprawy. I to się wiąże z wydłużeniem terminu. Poręczę na cmentarzu. Jestem niedalej wczoraj w rozmowie z kierownikiem wydziału, gdzie w ogóle rozważamy, co dalej będziemy robić, jeśli chodzi o inwestycje na cmentarzu, którą część zaatakujemy, z jakiego materiału i co jest dla nas na dzisiejszej istotne. I dobrze, że Pani o tym przypomina, bo przedmiotem tej rozmowy będzie również rozważenie możliwości poręczy. Mamy w budżecie miasta zapisane kwotę leży 200-240 tysięcy, ile nie zabuje to z pamięci. I to jest kwota przeznaczona na kolejny ruch inwestycyjny właśnie na cmentarzu Szwicowskiego. Ulica Pierzewskiego, dowiem się, czy do tej pory dzisiejszy uchwała jest prawomocna i jak wszystko funkcjonuje. My za wszystko płacimy, także żeby to od razu wyjaśnić, ale kolej jest delikatny w tej materii. Firmy zewnętrzne to były promocyjne i mamy, ja nie wiem, o co chodzi naprawdę. Chodzi mi o film promujący Iławę. Kto by to film zainteresował i dlaczego nie Iław wskazał? Czy jest Pan Piotr, tak? Nie. Ja to wyjaśnię. Filmik jakby się może na YouTube. Może to będzie chłopak, który jest z Nowego Miasta, tak naprawdę mieszka w Iławie. Niech na to sprawdzę. To nami nasz wspólny myślenie, bo pan też jest widziałem Czarek naszym tym wszystkim. Na pewno jest jakiś kolosalny wywiad, przepraszam, to sprzeczny tej wypowiedzi. Dobrze. Radny Kowalewski. Czasami jak przyjeżdżałem ostatnio i spojrzałem, że jest fajny znak pokazujący pływanie, to czemu nie ma się pojawić u niższej znak, to obiektowy absolutnie zainteresujemy tę służbę. Lotnik przywódcy z 3 maja, to jest tak czyniona rozmaitą inwestycja prywatna przez pana Piotra Szostaka, gdzie realizuje tych 6 budynków i naturalną konsekwencją tej inwestycji jest wjazd na tamten teren i to jest klasyczny lewostrzał, tak dobrze, co tu jest w ogóle. To jest początek rozmowy, bo się do nas używa. To jest oświetlenie i tak dalej. My niektóre efekty, które są na terenie, mówiliśmy się włączymy, natomiast tam radni całości się nie jest używane i dostarczone. To jest jego następna rzecz. To wszystko. To wszystko. Pozostałe przedszkolu, parę worku cementu. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Przechodzimy do kolejnego.
głosu na sesji, w związku z tym przechodzimy do punktu komunikaty i oświadczenia. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jak Wam wiadomo, mój akurat projekt zwyciężył na doposażenie na odbędzie tego boiska i zabieram tutaj głos po to, aby bardzo podziękować pewnym czynnikom społecznym, które były zaangażowane. Ja tylko rzuciłem hasło. Sam oddałem 10 głosów. Ale takim najważniejszym czynnikiem społecznym jest stowarzyszenie na rzecz rozwoju Iławy, którego przewodniczącym jest szanowny pan Dariusz Rozdolski. Bardzo nie mógł sobie podziękować. Gdyby prawdopodobnie, gdyby nie jego organizacja mieszkańców, to ten wniosek otrzymałby aż tylu punktów. Za to bardzo dziękuję i chcę obiecać już, że jestem przyumówiony, zresztą oddzielmy panu radkę, że tuż po nowym roku ruszamy. Dziękuję bardzo. Co to za projekt? Ten słynny projekt, myślę, że oczywiście. Tylko kwerny. A czy można jeszcze tak się tego dopytać? A czy składa Pan taki wniosek do budżetu też? Tak, składam. Proszę Państwa, w ramach komunikatu prośba jest. Już wspomniane było to wcześniej, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów wnioskuje o powołanie doraźnej komisji do opracowania zmian uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. Z komisji owej wyznaczeni są pani radna Okołowska oraz pani radna Jackowska i prośba jest do przewodniczących ustawy komisji, aby wyznaczyć również osobę do tej komisji. Oczywiście już na kolejnym miesiącu. Oprócz tego wpłynęły dwa wnioski od mieszkańca pana Leszka Nowaka. Nie są długie, przytoczę je Państwu. Skierowane do burmistrza oraz do Rady Miejskiej. Sprawa osiedla 30-lecia PRL wypuszczone. Szanowny Panie Burmistrzu oraz Rada Miejska, kieruję do Państwa, na Państwa ręce kserokopię opinii prawnej zawierającej stanowisko radcy prawnego pana Tomasza Nastaja w sprawie zmiany nazwy osiedla 30-lecia. Wobec powyższego zwracam się do Pana Burmistrza oraz Rady Miasta z następującymi wnioskami formalnymi. Po pierwsze, uchylenie w trybie pilnym uchwały Miejskiej Rady Narodowej z dnia 5 marca 1975 roku o nadaniu nazwy osiedlu Iławskiemu osiedle 30-lecia PRL. Widocznie? Jest. Właśnie tu wszyscy byliśmy mocno zaskoczeni, myśleliśmy, że to funkcjonuje tylko w takim tak, obiegowym języku. Tymczasem podobno jest w oparciu o uchwałę ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej. Po drugie, nadanie nowej nazwy osiedlu Miławskiemu. Po trzecie, moja obywatelska propozycja nazwy osiedla to osiedla Solidarność. I tu dołączone uzasadnienie. Oczywiście można się z nim zapoznać. I drugi wniosek w imieniu własnym, jak i osób składamy wniosek do Państwa o wyrażenie zgody na likwidację komunistycznego pomnika, który jest ulokowany na stadionie sportowym w Iławie. Jednocześnie wyjaśniamy, że nie jest to inicjatywa polityczna, tylko społeczna. Wspomniany pomnik został wybudowany przez Niemców i służył przez lata nazistowskiej propagandzie. W 1946 przebudowała go na własny użytek KPR. Pomnik do Jemanita pomnik dnia 22 lipca w czasach PRL służył jako element komunistycznej propagandy i wiedzy PZP. Obiekt ten narusza prawo, bo odnosi się do zbrodniczego systemu, jakim był komunizm, uśmiesza Iławę, kompromituje mieszkańców, jak i władze miasta. Sprawę już przesłaliśmy do mediów krajowych. Prosimy Państwa o pisemną odpowiedź z uzasadnioną decyzją. Podpisano pan Leszek. No. Najbardziej oczywiście. Nie, to nie przekazywaliśmy, ja dopiero Państwa to poznałem.
No, z komunikatów kolejnych to oczywiście sprawa kolejnej sesji. Planujemy, jak już wcześniej mówiliśmy, 22 stycznia, czyli tak, mieliśmy na miesiąc temu. Taka jest dyskusja. 2 stycznia o godzinie 12. Wszystko, jeśli chodzi o komunikaty z mojej strony. Nie widzę więcej. W związku z tym zbliżamy się do zamknięcia sesji, a ponieważ zbliżamy się również do końca roku, a właściwie do początku nowego, pozwólcie Państwo, że w imieniu moich koleżanek i własnym złożę Państwu życzenia samych sukcesów w 2018 roku, spełnienia marzeń, spełnienia pragnień, satysfakcji zawodowej, osobistej, prywatnej. O formę. Wszystkiego, czego Państwo sobie życzyliście. Podejrzewam, że Pan również w związku z tym, w związku z wyczerpaniem porządku, zamykam w trakcie zrozumiałego zasadniczego. Pana Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta pozdrawiam nam też sprawozdanie, powiem bardzo przepraszam. No to nie zamierzam się. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.